przyjmuję ten bochen chleba i przyrzekam, że wspólnie z wójtem gminy Olesno będziemy uczciwie dzielić i rozdawać wśród mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego. Wykonanie takiego więzienia. Zeszło, zeszło. A pięć wieczorów, tak, od 5 do 9 do 10. Ile osób robiło? 8. Tak, jedne przykładały, jedne robiły kwiatuszki, bo to jest no biało-czerwone, no bo Polska ma flagę biało-czerwoną. A jak zabezpieczyć, żeby nie uwiędło do tego czasu? No, zabezpieczyć to trudno jest. No wczoraj na wieczór my dopiero to jeszcze kwiatki ubierały. Już powiędły troszkę, ale jeszcze są dobre. No. Pani zapewne nie pierwszy raz robi taki wieniec. Na pewno nie, już czwarty raz. A skąd taki pomysł, żeby to akurat była Polska? Z koła gospodyń, tak. Tak my chciały zrobić. Aby była granica Polski, jest tak zrobione, i orzeł w koronie, wszystko. No. Miały Pani już jakieś wyróżnienia? Tak, w tamtym roku też dostaliśmy drugie miejsce, a teraz nie wiadomo, bo soka zawsze, ale my mamy taki wianek, taki, no chciałyśmy zrobić granice Polski, godło polskie, no, a jak się nie, no to się nie dało już inaczej to tak zrobić. Warto było przyjechać? No warto, z tego co zauważyłem, to bardzo warto. Także można dużo zauważyć ciekawych rzeczy. A Państwu się podobają wieńce? Który najbardziej? No najbardziej z tych ciekawszych tutaj, co żeśmy zauważyli, to jest na samym początku numer 1. No bardzo ładny, chociaż wszystkie są ładne. No, troszkę ludzi mało, jak na taki duży powiat, jak Dąbrowski. Przydałoby się, żeby ludzie bardziej się angażowali w takie swoje święto. To jest jedyna taka chwila, gdzie mogą po ciężkiej pracy sobie odpocząć. O czym to może świadczyć, że trochę zanika tradycja? Wydaje mi się, że tak. Tak obserwuję te wieńce, patrzę na nie. Są piękne, są bogate, ale w przeszłości były ładniejsze, bogatsze były. A także ta oprawa cała była jakaś bogatsza, jakoś weselej to było. Teraz widać, że to jakoś tak troszkę smutniej może jest, a należałoby się spodziewać, że będzie to radosne, wielkie święto dla wsi, dla ciężkiej pracy rolnika, dla ich pracy codziennej, które oddają się dla uprawy naszej pięknej polskiej ziemi. Jak to wygląda z perspektywy Pana pokolenia? Czy nie zauważa Pan, że młodzi coraz mniej kultywują taką tradycję? Wydaje mi się, że mniej, proszę Panią, a poza tym jest taka sprawa, że starsi przekazując swoje przeżycia z lat młodych, pokazują jak było ciężko, jak ciężko się pracowało na roli. W boso się do szkoły chodziło, prawda? W pole równie na ściernisko szło się w boso. Dzisiaj, jak się to młodzieży mówi, to mówią, panie, co pan opowiadasz, takie rzeczy, to jest niemożliwe. A to przecież działo się za naszego życia jeszcze. Proszę panią, ja właśnie się wywodzę z tej ziemi i prawie każde dożynki próbuję odwiedzić, a kocham takie rzeczy. Pierwszy raz jestem na takiej imprezie i bardzo mi się podoba, jestem zachwycona. Właśnie podziwiamy piękne wieńce dożynkowe, a przyjechaliśmy aż ze Śląska. A jakby Państwo zachwalili młodemu pokoleniu takie dożynki, czy warto tutaj być?
No warto, bo przecież pokolenie młode to już zapomina po prostu, nie? O tych dożynkach w ogóle. Takie tradycje. Oczywiście. Także nie tylko starsze panie, żeby występowały, także i młodzież. Niech uczestniczy, oczywiście, że tak, niech korzystają, niech się uczą, że coś warto robić, coś zdobywać. No wieńce są ładne, naprawdę, są ładne, to nie ma co. No, będzie... Widać, że dużo pracy. Widać, tak, bardzo dużo pracy. Bardzo ładnie, wszystko jest bardzo dobrze dopracowane, zorganizowane. Naprawdę bardzo fajnie jest. Pierwszy raz na dożynkę? Nie, nie. Niedawno, w tydzień temu były u nas we wsi na gminnych. Gminne. Też bardzo udana impreza była. Widzę, że oglądają Państwo wieńce i podziwiają. Który najładniejszy? Wszystkie są piękne. Wszystkie są dopracowane, ogrom pracy. Według mnie powinno się wszystkie nagrodzić. Ale będziemy te swoje chwalić. Czyli? Z grądów gmina Mędrzechów. Chodzą krówki po łące, no i trawkę śrą, a nazajutrz na pewno oddadzą nam ją. To się składa w podwórku na kubkę u drzwi, na tym rośnie cebula, a jemy ją my. Siad Jasiu pod krówką, chociaż tchórzem był. Ciągnie, ciągnie za dójki, ciągnie z całych sił. Ciągnie, ciągnie godzinę mleka ani łyk, bo to nie była krowa, lecz to był pan byk. Ej!